Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. A dziś na tapet bierzemy sobie i powracamy do Universal War, tylko nie One, a Two, czyli wydanie zbiorcze tomu pierwszego, za które odpowiada Dennis Byram. I przyznam szczerze, że ja się ucieszę, że. Przez to swoje gdzieś gapiostwo w końcu mogłem nadrobić to, co jakiś czas temu pojawiło się na naszym polskim rynku. Oczywiście wydawnictwo Elemental, jak w przypadku wcześniejszych tomów, odpowiada za właśnie to jest wydanie zbiorcze tomu pierwszego, czyli drugiej, tak jakby części całej historii z serii Universal War. Dziękuję wydawnictwu Elemental oczywiście. No, i co mogę powiedzieć? Przede wszystkim warto wspomnieć, że pierwszy, e, pierwszy, pierwsze dwa tomy Universal War One, opowieści w sześciu częściach, czyli Geneza, jak to woli, Genezis, Zakazany Owoc, Kain i Abel, Potop, Babel oraz Patriarcha pojawił się na moim kanale. To były moje takie w pewnym sensie początki, kiedy uznałem, że właśnie to będzie jedna z pierwszych historii, jakie będę chciał wam zaprezentować komiksowe, jeżeli mówię o swoje materiale, bo Universal War po prostu uwielbiam. To jest świetna historia SF z takiego troszeczkę bardziej bym powiedział Klimatu rozkminiowego, bo sam Denis Byram fajnie tutaj się wypowiada w tym tomie właśnie są ciekawostki związane z powstawaniem Universal War One, które już w 1997 roku zakorzeniło się w jego głowie, aby zacząć tworzyć. Mamy rok 2023. Sami zobaczcie, ile to czasu trwa, bo tom drugi jest w przygotowaniu, jak widzimy, zaburzenie. Świątyni Prorocy oraz napis na ścianie. I ja wyczekuję, oby to w niedalekiej przyszłości pojawiło się u nas. Ja bym się bardzo cieszył. Natomiast tutaj niewiele się zmieniło. Jedynie co tu mogę powiedzieć, że okładka, która tutaj widzimy na ostatniej stronie jest fajne, wytłumaczenie, ile tu jest wymowności, ile tu jest takich trochę puszczeń oczka, hołdów dla. Wielu rzeczy, no tak mówiąc najprościej, spostrzegawczy może wyłapią. Ten sam format powiększony grzbiet oraz tył. Tak się nam prezentuje. Tutaj oczywiście mamy krótkie streszczenie, nazwijmy to, jeżeli mówimy o Universal War. Akcja, oczywiście mniej więcej, powiedzmy mniej więcej, tak, kończy się tam, gdzie się znaczy zaczyna się tam gdzie kończył się Universal War One. Oczywiście no tutaj bym był troszeczkę nie na miejscu, gdybym powiedział że dosłownie, ale co jest najważniejsze w tej historii? A no właśnie to, że następstwa, które miały miejsce we wcześniejszej właśnie serii, czyli Universal War One, mają swoje jakieś tutaj oczywiście historie, tak które miały tam miejsce, mają tu swoje następstwa. Przede wszystkim warto wspomnieć, że już na samym początku praktycznie widzimy takie malowidła, to nie wiem jak to się nazywa. Wiecie wy, o co mi chodzi? Jak są nawet i w kościołach, prawda? No wiecie. I tutaj właśnie coś takiego widać z samym kaliszem na czele. Kalisz, ale kalisz troszeczkę mi się tak polskim, polskiem mi się tutaj troszeczkę kojarzy. I to jest bardzo istotne i fajne takie wprowadzenia oraz w ogóle same początki, które już tu nawiązują ten trójkątnie z przypadek i to, co tutaj się wszystko dzieje, to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo to będzie miało duży wpływ na rozwój fabuły i to, co się będzie działo. Jeżeli chodzi o same rysunki, one są niezmienione, są bardzo fajne. I ten styl ogólnie mi podoba się no, do tego stopnia, że ja się no, troszeczkę wręcz bym nimi zachwycał, bo one są. Takie bym powiedział dość mocne, ostre, nie są wrażliwe, nie są infantylne, są idealne, jak być powinny, do tego brudnego, na swój sposób ciężkiego klimatu, przeogromną skalą, jaką jest ten cały wszechświat. Bo tutaj mówimy o tematyce wojny nieświatowej, tylko wszechświatowej dosłownie. I pokazuje, jak ludzkość jest. No, mówiąc, brzydko durna, że my sami siebie niszczymy, sami psujemy te swoje dobra, które mamy, tą planetę naszą, i to wszystko poszło gdzieś tam o kilkaset lat do przodu, oczywiście, gdzie na innych planetach okazuje się, że też zamieszkują ludzie, i, i w ogóle znaczy ludzie, istoty, nazwijmy to może najprościej będzie. Choć tutaj w przypadku ten, na Marsie, oczywiście zamieszkują ludzie. I, i pojawia się właśnie ta tajemnicza rzecz, element w wyniku prawdopodobnie pewnych działań. Są tutaj takie przypuszczenia. Nie chcę wam spoilować. Oczywiście tutaj jedyny istotny tylko element i to trochę powiedzmy spoiler. Ta oto dziewczyna, ona jest właśnie kaliszówną, mówiąc najprościej. Korzenie jak najbardziej ma tej właśnie że rodziny tak właśnie Jednego z głównych i przede wszystkim najważniejszego finalnie bohatera teraz wcześniejszej serii War One, czyli właśnie Kalisza mózg totalny naprawdę koleś rozwalał systemy. i co jedyne ważne jest, że trzeba tutaj chyba wspomnieć, bo no to już chyba aż takim spoilerem nie będzie, bo Universal War One już jakiś czas temu się pojawiło u nas, ale udał się dość daleko w przyszłość, co miało pewne, może nie tyle skutki, ale na pewno odgrywa jakąś rolę w fabule. Także to już wiemy. No i oczywiście ten trójkąt, który jak można zauważyć tutaj, on się rozszerza, rozszerza. Co ma na celu? Nie chcę wam tego zdradzać, bo to jest bardzo istotne dla fabuły. Natomiast warto wspomnieć o tym, że paradoksem tego wszystkiego jest tutaj, że ludzkość, to co nawet jest dzisiaj mi się wydaje, chcące pomagać w Pewnym sensie pomagać ludziom rozwijać i tak dalej, i tak dalej, otwierając się na nowe społeczeństwa. Nie wiem, tak jak mówimy choćby nawet teraz o jakichś ludziach mieszkających w, amazońskim, w amazońskiej dżungli, tak jak choćby nawet Wojciech Cejrowski, który tam u nich był, mieszkał. I udajemy się do takich ludzi i chcemy ich rozwijać, żeby oni uczyli się mówić, pisać, czytać i tak dalej. Tu troszeczkę coś takiego zostało zastosowane, ale fabularnie jest to wytłumaczone jak najbardziej logiczne. Taki trochę paradoks tego, że o to, co było walczone w wcześniejszych tomach, tu troszeczkę nie idzie w parze z tym, co tam miało mieć miejsce, co zostało obalone, bo mówimy tutaj o pewnej, powiedzmy, organizacji, i to właśnie tutaj się pojawia. I właśnie głównie z tego powodu nasza bohaterka. Ma troszeczkę do tego wszystkiego żal. Ona jest taką troszeczkę buntowniczką z wyboru, może bym powiedział. I tutaj jest fajnie rzucony ten tekst, że jest Kalisz, jest Kaliszówną, ma to w Genach, że właśnie ta rodzina taka jest. Jest to bardzo fajnie przedstawione. Jest tu wielu innych też istotnych bohaterów dla fabuły. Mówimy oczywiście o jej najbliższej w cudzysłowie najbliższej rodzinie, jaka jej została, oraz tym na jakim oni stoją w stanowisku. A są to ludzie wysoko postawieni, bo sam Właśnie Kalisz, czyli postać z wcześniejszych tomów, która paradoksalnie tutaj się pojawia, tylko w trochę takiej, bym powiedział, śmiesznej, innej formie, śmiesznej w sensie o jego zachowanie, jakie chodzi, i później ważne słowa, jakie wymawia, związane z pewnym dzieckiem. E, bo tutaj są nawiązania, takie trochę do, jakby, bym powiedział, Ewangelii, no najprościej mówiąc, Biblia. Nikom, oczy już nie te, muszę to sobie przeczytać. Biblia kananejska. Mówimy o Kananie. Kanan to jest y, miejsce takie, nazwijmy to planeta, jak zwał, tak zwał, którą właśnie Kalisz chciał stworzyć. Y, że tak to się wyraża. Stworzyć stworzył. No i to jest właśnie Ewangelia 1.1. Fajne właśnie są te nawiązania i, i właśnie można wyłapać takie motywy później gdzieś tam y, w komiksie. I to jest świetne. Niesamowita intryga. Naprawdę to wszystko dalej się rozwija. Oczywiście Szkoda trochę tych wcześniejszych bohaterów, których tracimy, bo, no bo niestety, a to byli tacy właśnie buntownicy, też w pewnym sensie ludzie, którzy mieli wyroki wojskowe. I o tym sam Denis Byram mówi tutaj w tych właśnie wywiadach wywiadach no takich. W wypowiedziach bardziej powiedział, one właśnie po każdym zakończonym tym cyklu, tak jakby części, są tutaj przedstawione, opisane. Świetne to jest, naprawdę. To jest niesamowita kopalnia wiedzy na temat Universal War. I powiem szczerze, że ja, jeśli chodzi o gatunek SF, to Universal War na pewno jest w mojej top 3 właśnie tego typu historii. Autentycznie, uwielbiam to, bo, bo tak jak mówię, kiedy miałem mało komiksów, kiedy zaczynałem na kanale, to akurat tą już serię wtedy miałem, gdzie tych komiksów miałem powiedzmy 150 czy 200, a nie 1200, jak teraz. Więc sami widzicie, jak to mniej więcej wygląda, i to jest po prostu świetne. Cholernie dobra seria, piękne rysunki, i, i tak jak widzicie, ja już 10 minut ponad mówię i nakręcam się, i mógłbym Wam tutaj tyle elementów przedstawić ciekawych, które występują. Eee, właśnie, Kalisz, któremu zbudowali pomnik, tak na marginesie, i tutaj też jest świetna scena właśnie z jego postacią. Eee, wybaczcie mi, ale to będzie spoiler. Kto chce, niech sobie. Przewinie na powiedzmy za pół minuty, ale ja to muszę powiedzieć, bo to jest po prostu niesamowita brechta dla mnie. To jest coś niesamowitego, kiedy on właśnie jest w czasie przeniesiony i właśnie widzi to wszystko, może nie dosłownie ten stojący pomnik ale już rozbity i łapie się za głowę i mówi: "Cholera, zrobiliście ze mnie jakiegoś na zasadzie pieprzonego boga, nawet wystawiliście mi pomnik". I to jest taki tym podirytowany, to jest po prostu niesamowite. Takich smaczków i takich rzeczy jest tutaj wiele. Ja mógłbym z tej serii naprawdę zrobić dosłownie jakiś wykład, bo po prostu jest cholernie dobra. I tu tyle tego jest, że Trzeba po prostu wyłapywać takie motywy i gdzieś później to sobie wszystko sklejać i zacząć kojarzyć fakty. No, sami widzicie, rysunki są przecholernie fajnie pasujące do tego. Jedyne, co mógłbym się przyczepić, to właśnie w takich sytuacjach ta twarz troszeczkę tej naszej bohaterki. Jest tak jakby lekko spłaszczona, nie wiem dlaczego. Nie wszędzie to jest widoczne, ale w niektórych ujęciach w zależności gdzie patrzymy to ja właśnie coś takiego dostrzegałem. Tutaj już to wygląda lepiej, choć też widać, tutaj też jest lepiej. Tu okej, okay, a tu znowu jakoś mi to mniej troszeczkę pasuje. Tak samo właśnie jak i w tych momentach. Tu przycieniowane też jest fajnie, ale tak jak mówię, no gdzieś niekiedy jak wyłapuje te, te obrazy, te kadry to, to jakoś tak mniej mi to, to odpowiada ale poza tym jest gitara jej ekipa w ogóle, która jest takimi, no nie wiem, nie wiem jak ich nazwać w sumie patrząc z perspektywy tego jak jest każdy jest w czymś dobry i to jest jej taki team, taka paczka, prawda właśnie tego słowa mi brakowało która ją wspiera, pomaga w, właśnie w pewnych działaniach ale tu wam też nie chcę tego zdradzać i, I na przykład taki mega szkielet, też bardzo istotny, właśnie dlatego nie chcę już tu się zagłębiać, ale statek przy nim, to jest szkielet, prawda? Statek przy nim jak wyląduje, no to będzie gdzieś taki, powiedzmy jak mój paznokieć, plus minus, a człowiek jest jeszcze mniejszy, bo jest w tym statku, to sobie wyobraźcie, ogrom tego szkieletu, a na tym jeszcze była masa i to też jest fajnie wytłumaczone zarówno tutaj, w pewnym sensie, ale bardziej w tych takich opisach związanych z tym, co kiedy się e, Denis Byron wypowiada właśnie w tych dodatkach. Świetnie, to jest cholernie dobrze wydany komiks, bo jest właśnie historia i jest wiele ciekawostek związanych właśnie z tego typu rzeczami, tak jak tutaj to, co wszystko widzimy. O, właśnie tu jest opis tego, o czym Wam wspominałem. Cholernie dobre. Z czego to się wzięło i jaki był na to pomysł? Kurczę, nic tylko brać, póki jest jeszcze na rynku, bo z czasem pewnie zniknie, a dodatkowo powiem więcej, jest to fajnie wydane w takich trzech, w trzech tomach, to znaczy trzy tomy w jednym, takie wydanie troszeczkę kolekcjonerskie. Więc Zachęcam Was do tego. Na dole w opisie oczywiście znajdziecie linki, gdzie możecie nabyć ten i inny komiks z serii Universal War. Serdecznie Was zachęcam. Ja mocno trzymam ciuki, żeby tom drugi wyszedł jak najszybciej, bo ten trzeci, sorry, taki spoiler, generalnie będzie Universal War 1, 2. I 3, czyli 3, jeśli dobrze wymówiłem, 3, ładnie, z dykcją to fajnie, jeśli nie, to przepraszam, ale i też będzie dwa tomy, czyli generalnie sześć tomów po 3 w każdym, że tak się wyrażę. Trzy takie cieńsze te historie łączące się w jeden wielki świat, Universal War, który jest cholernie dobry. Dla mnie to jest takie z miejsca 9 na 10. Bo po prostu lubię tę serię no i każdemu polecam, jeśli ktoś lubi SF i ktoś lubi w ogóle dobry komiks. Także z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam oczywiście, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek. Dzięki temu będziecie na bieżąco informowani, co się pojawiło na moim kanale i żaden materiał Wam nie umknie. Tymczasem ja z Wami się użegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!